Drodzy maturzyści, witamy Was na uroczystym, wirtualnym zakończeniu Waszej edukacji w Zespole Szkół nr 7 w Tychach. W tym nietypowym czasie pandemii chcemy Was zapewnić, że ciągle o Was pamiętamy. Dzisiaj się żegnamy, ale bardzo miło było nam spędzić z Wami te 4 lata w murach naszej szkoły. A więc zaczynamy. Tradycyjne życzenia dla naszych maturzystów kieruje dyrektor szkoły, pani Joanna Żebrowska. Nie będzie inaczej tym razem. Zmieni się tylko forma oraz długość ich trwania. Przekazuję głos pani dyrektor. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, kochani maturzyści, niestety rzeczywistość pandemiczna napisała za nas scenariusz i nie możemy pożegnać Was tak, jak to robimy każdego roku. Nie ma dzisiaj uroczystej akademii, nie zobaczycie wprowadzonego sztandaru, nie zaśpiewamy wspólnie hymnu polskiego, ale wierzcie mi, że w tym dniu, w dniu zakończenia Waszej szkoły, myślimy o Was bardzo ciepło. Wszyscy, nauczyciele, wychowawcy, młodzież w klasach młodszych, nasi koledzy, koleżanki, myślimy i wiemy, że zostawiacie tutaj cząstkę siebie. Każdy z Was ma tutaj udział w całej naszej społeczności. Każdego z Was będziemy pamiętać i będziemy wspominać bardzo ciepło. Bardzo dziękuję wszystkim tym osobom, które aktywnie działały w naszej szkole. Dziękuję Wam za udział w turniejach, w konkursach, za to, że dla siebie, dla szkoły zdobywaliście wysokie lokaty. Dzięki temu nasza szkoła stała się rozpoznawalna nie tylko w środowisku lokalnym, ale i ogólnopolskim i zagranicznym. Z tego serca bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że jesteście przygotowani do wejścia w dorosłe życie, że ten czas spędzony w szkole można nazwać czasem, częścią Waszego życia zakończonego sukcesem. Już tylko krok dzieli Was od tego, żebyście pokonali tą barierę i weszli w dorosłe życie ze świadectwem maturalnym. Życzę Wam, abyście zdali ten egzamin najlepiej jak potraficie. Trzymamy za Was kciuki i wierzymy, że Wam się powiedzie. Nie mówię Wam do widzenia, mówię Wam do zobaczenia, bo wierzę, że przyjdziecie do nas do szkoły jeszcze nie raz i odwiedzicie swoich nauczycieli, wychowawców. Bardzo chętnie widzimy się z naszymi absolwentami, chętnie słuchamy o ich sukcesach, o tym, jak im się wiedzie, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Życzę Wam wszystkiego najpiękniejszego. I trzymajcie się ciepło. Do widzenia i do zobaczenia. Do życzeń pani dyrektor dołącza się samorząd uczniowski oraz młodsze koleżanki i koledzy. Drodzy maturzyści, w tym szczególnym czasie kończy się ważny etap waszego życia. Po wielu latach nauki, ogromu wysiłku i wielu wzlotach i upadkach kończycie naukę w szkole średniej. Cały świat walczy z epidemią, a wam właśnie teraz przypadło zmierzyć się z egzaminem maturalnym. Z tej okazji, jako wasi młodsi koledzy, trzymamy za was kciuki i wierzymy, że świetnie sobie poradzicie. Na zakończenie przygody z Zespołem Szkół nr 7 w Tychach składamy wam najszczersze życzenia. Dużo wytrwałości, byście dotarli tam, gdzie chcecie. Pewności siebie i żeby nic was nie powstrzymało w drodze do wymarzonego życia. Mądrości, abyście podejmowali same dobre decyzje. Dobrego humoru i pozytywnego nastawienia, bo z nim wszystko jest łatwiejsze. Szczęścia, bo bez tego ani rusz. Zdrowia, zwłaszcza w tym trudnym okresie, bo bez niego ciężko realizować marzenia. Powodzenia! Ostatnie 4 lata w Zespole Szkół nr 7 przeszliście śpiewająco. Muzyki nie może również zabraknąć naszej euroczystości. Zapraszam Was do wysłuchania utworu, którego słowa dają nadzieję na lepsze jutro i są życzeniami skierowanymi do Was, aby Wasze dorosłe życie rozkwitało, było pełne przyjaznych, kochających Was osób. Los cię w drogę pchnął i ukradkiem drwiąc się śmiał, bo nadzieję dając ci
fałszywy klejnot dał. A ty idąc świat, patrzysz w klejnot ten co dnia, chociaż rozpacz już od lat wyziera z jego dna. Na rozstaju dróg, gdzie przydrożny Chrystus stał, zapytałeś, dokąd iść, wrasobliwą minę miał. Przystanąłeś więc, z płaczem brzuch sprzymierzyć się i uronić pierwszy raz czerwone wino łzy. Szczęśliwej drogi już czas, mapę życia w sercu masz. Jesteś jak młody ptak, głuchy jak sos, nadaremnie wzywasz go, bo twój głos idziesz wiecznie sam i już nic nie zmieni się. Że raz jest za, raz przed tobą twój cień. Los cię w drogę pchnął i ukradkiem drwiąc się śmiał, bo nadzieję dając ci fałszywy klejnot dał. Szczęśliwej drogi już czas, mapę życia w sercu masz. Jesteś jak młody ptak, głuchy jest los, nadaremnie wzywasz go, idziesz sam. Dziękujemy Wam za udział w dzisiejszej, nietypowej, bo najkrótszej i wirtualnej Akademii Pożegnalnej w historii Zespołu Szkół nr 7 w Tychach. Jeszcze raz życzymy wszystkiego, co najlepsze. Do zobaczenia w normalnej rzeczywistości.